Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Origins. Jesteśmy w Aleksandrii i tym razem dzisiaj skupimy się, a przynajmniej na tą chwilę chcę się skupić na wątku głównym, to jest fabuła misja Koniec Węża. Mamy znaleźć siedzibę królewskiego skryby. W nagrodę jakieś odzienie dostaniemy i 1000 punktów doświadczenia. No tak, bo w Odysei dostawaliśmy hajs między innymi. Tutaj hajsu nie dostajemy za misję, jedynie dostajemy jakieś tam rzeczy, staw. No i oczywiście punkty doświadczenia. Tak mi się zastanawia, gdzie tu są jakieś punkty zaczepienia. One są dopiero gdzieś tu dalej. Jeden tu, drugi tu. No trzeba przyznać, że te punkty są dość gęsto rozstawione. To będzie jakieś zadanie gniew poetów, tylko będzie długo później. No i też mnie ciekawi, jak... Ciekawi mnie teraz, jak będzie się teraz prezentowało te ukryte ostrze, skoro już je mamy. Więc tym razem nie będziemy tylko chyba obalać, ale przede wszystkim zabijać arsenał. Coś tam jest. O, proszę. Więc jakiś wysoki poziom tu mają te ludziki. Najwyraźniej za wysoki, żebyśmy tu mogli cokolwiek zrobić. Całkiem głośna muzyka. Nie powiem. Teraz jaki poziom ma w ogóle ta misja? Upewnijmy się. To jest poziom 12. No i mamy sugerowany. Znaczy 12 sugerowany. My mamy 13. Więc raczej powinny być bez problemów Pałac Królewski. Ciekawe, tak tu nikt sobie... Kurde! Że tu nikogo za bardzo nie ma. Taka wolna ta... Pytanie, co zrobić? Chcę podpłynąć? Chociaż tori, można by pójść tamtędy. Kurde, trochę mi brakuje tej możliwości przeskoczenia bez upadku. Wiecie, mam przyzwyczajenie z Odysei, że tam już tyle godzin grałem, że dla mnie przeskakiwanie nad góry też nie stanowi jakiegoś specjalnego problemu. A tu niestety trzeba się mieć na baczności. I uważać. Aha, to jakieś typy tu są. Więc idziemy tędy. Tak, z jednej strony całkiem ciekawa jest tu sztuczna... Gdzie on jest? Tam jakiś kolo idzie. Tam są tylko skarby. Trochę brakuje mi tej opcji z Odysei, gdzie automatycznie znikał zabity i było czyściutko, więc... W teorii, dopóki nas nie wykryją, jest ok. Tam też coś jest, tylko pytanie co? O proszę, tam jest dwóch typa. Dobrze, żeśmy to sprawdzili. Bo byłoby nieciekawie. Tam jeszcze coś są? 1, 2, 3, 4. Kurek, tak by się tak udało i skasować po cichu.
Pytanie, czy to da radę. Dobrze by było ich tak capnąć. Tam jest trzeci. Więc kurde. Pytanie, ile by się ich dało tak skasować? Kurde, już jeden podchodzi. Może by sobie poszedł w cholerę. Bo jak tego zabijemy jednego i drugiego, to potem jest ryzyko, że tego z czegoś nie będziemy mogli. I wtedy nas zauważy i dupa. A tak mam już dwóch typów skasowanych po cichu. Dobra, próbujemy. Nie, a więc jednak to nic nie dało. Ładnieśmy to schrzanili. Nie wiem, to jest kretyńskie, że na ten unik nie reaguje, nie wiem, to jest beznadzieja, jeśli chodzi. Tośmy to schrzanili pięknie. Może szczorne diable. No strasznie nędznie mi to wyszło niestety. Więc tak to nie działa, trzeba jednak iść pojedynczo i kasować ich tak w miarę. O, tam idzie jeden typo. A z go dupniemy. Czy to jest jeden? O kurde, jest ich tutaj. Tam będzie jakiś kolejny. Czyli niestety ich ogólnie trzeba kasować pojedynczo. Tam jakiś rydwan idzie. Tam jakiś, kolejny typo. Dwa. Trzy. Tam. No ba, dwóch już skasowanych. Tamten gdzieś sobie idzie. Tylko co te pytanie? Kurde, nigdy nie wiem, czy... O kurde, to jest dwóch. A to w tamtym kierunku, więc cóż, na razie idziemy tak. Tylko sprawdzimy, tu żadnego typa nie ma. Tam jest dwóch. Tam jest dwóch, tam jest jeden.
Jest to strasznie głupie, że tak. A co tam jest? A, to coś daleko bardzo. Tu aż trzech typa. Skurde, kawał zamku. Taxes have been delivered from the Giza region, sir. Very good. A, czy jak on zabijał, trzeba było to wcisnąć. No, drugi jest zabity. Czy od trzech już. Tu idzie kolejny. Byłby czwarty. O kurde. O cie, czort. Kiepsko, kiepsko, ich tu tyle jest, że... Skoczy czy nie wskoczy? No ma typa nie ma. Kurde, zauważyli mnie jednak niestety. Więc chyba lipa. Czego by wypadało capnąć? O proszę, udało się, cień Egiptu. Zabiliśmy 10 wrogów po cichu. Bardzo ładnie, mamy to wbite. Excellent. Zapytaj, czy to działa. Dajesz, durniu. Hey!
Ach, pięknie. Kasujemy wszystkich ładnie po cichu. Kurde. Sobie skoczymy. Jest tam. Czyli w sumie kawał drogi stąd. Że oni mi przez to nie widzą, to jest naprawdę zabawne. Ale cofniemy się i pierdykniemy jednego i drugiego z łuku. Tak będzie najlepiej. Schowałeś się? Chodź, dziadu. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Ty, jak się puści lewy, to się nie traci strzały. Ach, to było ładne. Czy się czegoś nowego nauczyłem? Ale tamtego typa na dachu skasować. Jeszcze, jeszcze, chodź. Musisz się w sumie zatrzymać najpierw. Ach, pięknie. Tam już raczej żadnych nie ma. Dobra, teraz tędy. Tam jest w miarę... O, w mordę. Też na marginesie zbieramy sobie na na osiągnięcie... Złom? Czy coś tam? Broken? Zniszczył? Już nie pamiętam dokładnie jak to szło. Ale wchodzi po 100 rozbitych tych... A stędy idziemy. Dobra, podoba mi się, że daje się jednak cofnąć strzał. Ty, capniemy tamtego czy nie? Za daleko.
ale się w końcu robi asasyńsko. A to jest bardzo fajne. I like that, że tak powiem. Czy to raczej nic nie ma? Jeśli cokolwiek jest, to gdzieś tu na dole coś. Czy będzie to jakoś wejść? Czyli zapewne górą. O ile faktycznie górą. To jakoś specjalnie nic nie widzę, co jest najciekawsze. Ocze w mordę kopane. O kurde. Dziady są niezłe. Już po cichu niespecjalnie wyszło, ale... W końcu troszkę skarbów. Beskid, lubię czyszczenie lokacji w asasynach. Ładnie tu. Tu jeszcze dwa. Gdzieś będzie jeszcze ten skarb. Coś tam jest dalej. Może jak się przejdziemy kawałek, to go odkryjemy. Tu niestety już nic nie ma, więc tu będzie wszystko. Czyli pewnie tego skarbu bronili. I tyle. Stąd spadać. Hey! Cannot escape. Ładnieśmy go skasowali. Ty właśnie, może jakieś zdolności mamy? Nie, żadnego jeszcze niestety nie mamy. A cele jakie? Baran i sęp skasowani. Czyli wąż nam tylko został. Broń biała. Sortowanie. Poziom. Zardzewiały miecz, co 31. Czyli nasz Vox Populi póki co i tak jest najlepszy. Broń dystansowe. Też poziom. Łuk stopień. Patrzcie, 400. To jest wiele strzał niestety. Ładowanie siły. Dobra, typ był, typa nie ma. Że on tu musi tak przeskakiwać klawiszem. Hey, don't let anyone sneak. Hey.
Aha, dobra. Patrzcie, tamci durnie nie widzą i nic nie powiedzieli. To ci sami taki, tacy duzi, więksi raczej. Kurde, jest ich tu trochę. Gdzie mamy w ogóle gonić? W tym kierunku? Bo już mi się zapomniało. O, w mordę. O kurde. O w mordę. Tam do mnie strzela, haha. Aż mnie paluch od tego naciągania miecza bolą, powiem wam. Ale odnieśmy typów zgasili. Bardzo pięknie. Zaraz, gdzie ten może być kolejny skarb? Tam pewnie będzie gdzieś. Tylko, że w tym budynku, czy gdzieś dalej? To jest złote pytanie. Tutaj, proszę bardzo. Tak byśmy go łatwo minęli. No, tam jeszcze jakiś się... Ukończyliśmy pas królewski przy okazji, tam jeszcze jakiś typulu idzie. A, dwóch jest. Aleśmy go... Stop!
your ship! Haina! And you're dead! Tak, po cichu to naprawdę nie idzie. Wszystkiego ogarnąć, ale cóż. Robim jak możem. Tak, trochę się strzał przyda. Co się za? A tu już nic nie będzie? Gennadios spends time in the palace as well as around the docks. Podwajam wysiłki mające na celu odnalezienie i ukaranie morderczyni działającej z rozkazu Kleopatry. Dowodzę ludźmi z pałacu, ale będę też prowadził przeszukiwania w dzielnicy żydowskich dokach, gdzie jak podejrzewam kryje się skrytobójczyni. Sukces jest pewny. To chyba na tyle. Nic już tu wyżej raczej jakby nie ma. A mogliśmy tamtędy wejść. Znaczy... Zaraz, 18. Tutaj. Okej, teren śledztwa. Lada. These are the rooms of the royal scribe. Rządy Ptolemeusza Teosa spisane przez królewskiego skrybę. Looks important. Locked. Looks important. Locked. Tam coś mamy. Official papers. This just belongs to the royal scribe himself, Eudorus. False bottom. False bottom. A letter. Esteemed Ibis, the pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamped to the seal of the snake. The snake is Eudorus. The royal scribe. Ładnie. I have said that the royal scribe is often at the bathhouse.
I will kill that naked ear that Eudorus there. Chciałem, coś mnie widzi przez chwilę. Jednak nie. Tylko złote pytanie, czy to są jakieś punkty? Czy nie są? Tu nie ma ani żadnych takich tego typu punktów. Czyli teraz byśmy wracali sobie tu. A jest na nie czekajcie, jest na widowni? Tu jest gdzieś. Koniec węża, dotrzyj do łaźni. Keep watch over Ptolemy as he dribbles his porridge, protects Septimius on his way to the brothels. Stand guard while Porthenos pisses in alleyways. Keep a lookout while Eudoros inspects naked gladiators. It never ends! Wygląda mi zaskakujące, jak bardzo skutecznym orężem, jak już się go zupgrade'uje, jest broń sieczna. Łuk też w sumie ogólnie jest mocny. Jak iść właśnie to tylko w łuk. Unikać... chociaż lipa, że te parowanie jest takie strasznie słabe. W Odyssei było dużo, dużo łatwiejsze. A, tego nie zniszczymy, to jest ciekawe. Ciekawe, kiedy mi się wbije ten setny zniszczony obiekt. A gdyby tak... Nie, to znaczy nie przepłyniemy. Płyniemy tędy. Tak, doki są dość malownicze, to im trzeba przyznać. Jakoś tak ładnie to wszystko wygląda. Kurde, by taki Rzym zrobili, taki w skali 1 do 1. I asasynka w tych czasach to byłoby coś pięknego. Bardzo by mi się to podobało. Headed for Thebes? Mine is the fastest barge on the Nile. Odinos is still angry about the furnishings. The chairs are of the finest cypress. Hurry, hurry! We'll be leaving soon. But the pillows, dear Fraxus. What of the pillows? Headed to Thebes? Mine is the fastest barge on the Nile. What did I know? I knew shit! I was an idiot. Tak, tak, jeszcze troszeczkę nie rozwalimy. Gennadio's men have been harassing me. They harass everyone, huh? Just because I am a woman, they think I know where this murder is. Aha, tu ten znak zapytania. My sobie na razie go odznaczymy. Hey! Poseidon! Poseidon! To jakieś śmieszne, że trzeba takie pierdoły rozwalać, żeby te osiągnięcia dorwać, ale cóż no. Plus jest taki, że przynajmniej na jeden odcinek wbija się nam jedno osiągnięcie. A tego już nie rozwalimy. Ale te chyba rozwalimy. I te też. A przynajmniej póki się nam nie wbije osiągnięcie. Oho. Jakaś grubsza rzecz. Obyś to dało po cichu. Dotrzyj do łaźni. Noi, mezzo nos ha passato.
Doros is here again. I pity him. His skin affliction is an endless source of. Sorry, chłopie. I suspect he comes here principally to talk on naked boys. As do we all. Nie są takie śmielone. The building alone is worth the trip. Look up at that expansive ceiling. Simply divine. Kairos chooses his horses badly. Have you seen his wife? Nie, ten raczej nie wejdziemy. Tak, trzeba będzie jakoś wejść tam na górę. Is everything to your liking, my lord? The water is a bit. Simonides, you have consumed too much wine. I have, and I will again. But had I not, would our pharaoh be any less a goose? The priest sent me. Czy to się będzie gdzieś dało? Tam jest jakaś przestrzeń. Dobra, widzę. My lord, are you properly served? Why? Ale śmysł. See that my towels are ready. I should not be seen in this end. Can I do anything for you, my lord? It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. At the temple in Siwa. That forsaken shithole. I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. Worth the loss to slay the snake at last. The snake. The snake will never die. God. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. No i Eurodos ogarnięty. Eudoros, kill! Oh dear gods, he's been murdered. Look at the blood. But he was so handsome. It's Eudoros, poor soul. Dobra, wpadnie pierwszy.
I ci pozostali są. Ty, a może dopóki... Można było tak w sumie od początku zrobić. No i się udało. No i żeśmy zadanie ukończyli. Nowy poziom mamy wbity. Mamy ten, odzienie łaźni. Dobra, też i teraz możemy tak, ulepszyć sobie wyposażenie. Pytanie, które? Możemy sobie kołczan powiększyć, zobaczymy o ile będzie powiększony. Ukryte ostrze w końcu. Wymagane surowce. Super, super. Dobra, czy teraz wytwarzamy? Ulepszamy sobie kołczan. Ile? 22. Zawsze coś. Szału nie ma, ale zawsze coś. To mamy włócznie. Potem sobie wszystko sprzedamy. Co trzeba. O, odzienie nowe mamy. Ręcznik z łaźni. Możemy tak sobie latać. To jest najśmieszniejsze. Dobra, wrócimy sobie do odzienia Ezio. Też po tym odkryłem, że to można mu skracać włosy, nakładać ten. Dobra. Na razie zrobimy mu bez brody. Nie, chyba bez tego. Taki o, będzie lepsze. Dobra, cele. Wszystkich mamy skasowanych. Bardzo ładnie. Zdolności. To no, oczywiście do usrania to ogarniać. Miłośnik broni. Możesz władać długą bronią białą. Naciśnij 2, aby przełączać się pomiędzy używanymi broniami. Broniami. Atak z powietrza. Możesz atakować, będąc w powietrzu. Też dobre. Ładowanie silnego ataku. Właśnie, my dopóki nie zrobimy tego... Zaraz, to gdzie to jest ten cały... A, to stędy. Patrzcie, furia łuków. Po skrytym zabójstwie z łuku masz 3 sekundy w zwolnionym tempie, aby nadal jeszcze... gdy nadal jeszcze celujesz z łuku. To jest dobre. Ejtarny łowca. To byłoby do takiegoś tego. Czyli musimy przede wszystkim instynkt łowcy bardziej rozkręcić. Chyba, że odzyskiwanie strzał i wtedy idziemy z tym, tylko... Ja kurde jakoś nie potrafię korzystać z tego parowania, więc ten punkt to tak dla mnie trochę tak bez sensu. Lepiej byłoby iść w tą stronę, złączone łuk łowcy. Co my tu mamy? Bomba ogniowa. Za narzędzia. Z tyłu sklepu. Tak, takie rzeczy na razie jakoś mnie nie szczególnie interesują, więc myślę, że można byłoby teraz iść w kierunku... Za co to jest? Furia łuków. Po skrytym zabójstwie masz jeszcze 3 sekundy w zwolnionym tempie, póki nadal celujesz z łuku. Tak, idziemy w to. A, mamy za mały punkt zdolności. Ile trzeba tu? 3, a mamy tylko 1. Tu miłośnik broni władamy dwiema broniami. Co tu jest? Zabijanie wrogów z aktywnym przełamaniem daje ci dodatkowe. Okej, okay. Kombinacja przełamująca. Na razie idziemy w ten łuk. Ale póki co nie będziemy niczego wykorzystywali, bo niestety nie mamy pieniędzy. Ile już tu mamy? 23. Cholernie to wolno idzie. Dobra. A więc teraz jakby spojrzymy na nasz ten. Mamy jakieś teraz zadania. Gwardzista Gennadios. Znajdź aktualny cel. Moglibyśmy w sumie go dupnąć, bo jest w sumie... tutaj. Spróbujmy go capnąć. Ale byśmy przede wszystkim zrobili ten sobie punkcik, bo jakoś tak lepiej tego wszystkiego nie pomijać. A potem się weźmiemy za misje główne prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Ale generalnie lubię mieć shit done.
czym? To jest jakiś łuk wybraliśmy sobie do narzędzi? Czy mi się tylko wydaje? No okej, okay, jest. A, bo to ten cały miecz. Dobra, wszystko z porządeczku. Największym. Mogliśmy w sumie po ludzku tam dotrzeć. Ale nie szkodzi. Widzę, takich studni to jest od groma tutaj. Ciekawe, czy wszystkie mają takie dno. Niekoniecznie. No i pierwsze miejsce w Aleksandrii do synchronizacji. Bardzo to ładnie. Bardzo ładnie. Tam mamy jakieś piramidy. A tam mamy tą całą latarnię. No i ładne zdjęcie. Tak trochę w powietrzu stoi. Ale nie szkodzi. Dobra, to teraz. Aha, tutaj, dobra. W sumie to takie naturalne spadanie z tych dużych wysokości wydaje takie bardziej naturalne dla naszego asasyna. Mimo wszystko. Nie odwala takich... Nie odwala takich motywów jak Cassandra. Aż tam jest typ. Troszkę daleko. Czy grali jak już, to byśmy się tu dostali? Ale tutaj są takie te dzielnice. Tam jest jakieś wejście. A typ jest tam. Dobra. Wielbłądzika. Dam sobie, dam jeszcze tylko chyba Rydwan został. Albo woźnica, już nie pamiętam, któro. Żeby ogarnąć... Garnizon w Akrze. Żeby ogarnąć ten. Proszę was. Te... tam jest kapitan. Żeby ogarnąć... osiągnięcie. Kapitan, dwóch kapitanów, dowódca i cztery skarby. Ależ miałem farta, że mnie nie zauważył. Patrzcie, do tego jest. Ale nam głównie teraz chodzi o tego gwardzistę. Chociaż mam delikatne wrażenie, że to byłoby lepiej, gdybyśmy to zostawili na kolejny odcinek. I chyba tak zrobimy. Dobra, to w tym odcinku to tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka z mojej serii Assassin's Creed Odyssey. Origins. Dzięki za uwagę, do kolejnego odcinka. Hej!